spalanie 1.9. Zobaczymy, jak będzie po terenie. Jest. O, jak jadę w terenie, to sobie siadam na tył i mi się lepiej jedzie, to mam lepszą amortyzację sobie. Tak, nie ten, nie te lepiej. Oho. A tu lepiej normalnie siąść, żeby w razie czego nogi rozkładać. I znowu na tyłek. I cyk. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ła! Skąpałem się. Jest. Kurde, ale tutaj się teren zrobił. Ale tu się teren zrobił, ja pierdzielę. I skąpałem jedną nogą, się skąpałem. Musiałem się odepchać, bo za szybko przejechałem to i nie rozłożyłem nóg. I jednak mnie rzuciło, musiałem się odtegować. Ale motyk w terenie sobie pojeździłeś, co? Ho, ho, ho. Dobry, dobry. A tu jest... A tutaj jest to fajne miejsce nad rzeką, co byliśmy z tatą i właśnie dotąd dojechaliśmy. O. Ho, ho, ho. Ale tu się wyrwa zrobiła, tu nie było tak. Przecież tu było ho, ho, jeszcze tutaj w dół gdzieś się schodziło. Patrzcie, jak się tutaj zmienia wszystko na rzece. O, aha, bo tu to zarosło chyba. Bo tu się szło jeszcze tam dalej, aż do tego drzewa. Pojadę chyba tą drogą najpierw. Jak się nie uda, to pojadę tą. I co teraz? Ale tu teren. Jest, zbliżam się.
No, jestem już prawie, ale rzeczywiście teren jest trudny. Jest. Ja pierdzielę, ja dojechałem. Chyba nie ta droga. Tędy by się było. To pany, jadę stąd, bo tu mnie komary zjedzą. Tu i tak nie da się przejechać, bo tu ktoś chyba specjalnie to drzewo dał jeszcze. No, żeby było trudniej. Tu tutaj na tą plażę mobrikiem nie da rady. Tu nie będę się przeciskał już po tym błocie. Także wracam z powrotem i pojadę tamtą drogą. Że tam mi się podjechać. Aj, aj, aj. Ja cię, może tutaj. Oho, ho, a wiem, to będzie tu, tylko że tu jest hardcore solidny. No, 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 tu się zakopię chyba. Tak, ale to jest ta droga. Tak, to jest tu, to jest, trafiłem właśnie, to była ta droga. A, tylko, że czy tu przyjadę? Aha, to z tym to wątpię. Spróbujemy. Albo spróbujemy tu wodą może. Albo... spoko. Jest. Jest. O, tam jest plaża.
Jest. O, i tu tą drogą miałem jechać właśnie. Tu jest lepsza droga. Aha, lepsza. Patrzcie ludzie, jaka tu jest lepsza droga. A może tylko kawałek zalany. O, od razu umyjemy opony. Spalanie 2.2 skoczyło z 1.9. Witajcie na kanale Sławek Motovlog. Dziś jestem nad stawem Białanycka. Udało mi się tu dotrzeć. Jest kilka dróg, jak widać są trzy drogi. I tym razem nie pojadę tą, tylko tą. Albo nie, tamtą nie, bo tamtą drogą jedziesz w koło. To zobaczę jeszcze na mapie, jak tu wyjechać tam. Ale w końcu mi się udało. I tutaj fajnie można przejechać, tylko że jak widzieliście, jest kawałek terenu. Może się nawet skąpać, ja się skąpałem. Chyba drugą nogą też. Bo było, trochę ślisko. Było. Ale Moplik sobie dał radę, spoko. Raz tylko się tak śliznął, ale to moja wina, ja nogi nie wystawiłem wcześniej. I za szybko i musiałem już się skąpać. Bo jakbym wystawił i miał w powietrzu nogę, to by była stabilizacja i nie trzeba było, później by było się odpychać. Dlatego jak jedziesz w trudnym terenie Moplikiem, to od razu sobie wystaw nogi szeroko i balansuj tymi nogami, tak że nie będziesz musiał się podpierać, tylko w powietrzu to robisz. Super jeziorko. Dlaczego super jeziorko, a czy staw? Bo jak widzicie, tu nikogo nie ma, prawie że są tylko twardziele, rybacy, znaczy wędkarze, którzy tu dotarli, tak jak ja, ciężkim terenem, żeby złowić ryby. Albo maniacy wolności, którzy chcą posiedzieć w terenie dziewiczym, w dziczy, tam gdzie nie ma nikogo. I jak widać, nasi tu byli też. Fajnie ognisko. Można sobie pyknąć. Ciekawa jaka woda. O, Moplik tu już zrobił bałagan. Cieplutka. Majorka. A mój Moplik jeszcze ma coś takiego. Na komary ma Moplik. Trusik. Moplik ma taki cusik. Mosquito killer. Taki killer. I już komary. Aj. Fu. I sam siebie popsikałem. Na komary mosquito killer. Może pan zabije te komary. Żeby mnie po głowie nie dziobały. Ja. Killerzy moskitów. I cyk, i nawigacja. Przyjechałem tutaj z wielkim trudem. Trochę terenu. I czy warto? No patrzcie, jak fajnie. Chyba warto. Tylko jak już przyjechać, to sobie tu przyjechać na cały dzień, wykąpać się.
A nie, że tak ja na chwilę, ja przyjechałem tylko pokazać. Pokazać, że można, da się przyjechać tutaj. I nawet moplikiem da się tutaj przyjechać. Nie jest to wielki wyczyn. Moplik da radę i patrzcie jak tu ładnie. Tu można sobie miejsce znaleźć, jakąś miejscówkę fajną w koło. Tam dalej jeszcze można pojechać sobie, ale tam też są dziury jeszcze i woda. Bardzo ładne. Przyjedźcie sobie tutaj, zobaczcie, że można. Autem to by było ciężko, to trzeba terenówkę, ale moplikiem da radę. To można sobie tutaj przyjechać, omicho zrobić. No ja sam nie będę robił, jakby była ekipa, to można sobie tu przyjechać. Co bym bardzo chciał. Panie, to piszcie, jakbyście chcieli gdzieś pojechać. Usunąłem grupę Motoczatnyca, bo tam nic się nie działo. I za to jest fajna grupa, znaczy fajna aplikacja Moto Opinie. To sobie możecie zainstalować, ja już tam jestem. Już tam od dzisiaj zacząłem być i można mnie znaleźć, jak chcecie polatać. To by było fajnie. No, może się kiedyś uda. Żaby. Ale się drął. Żaby. I to by było na tyle z tej białej nyski, znaczy i to by było na tyle z tego stawu nad białką. Staw na białce. Staw biała nyska. Tutaj macie. W opisie będzie lokalizacja. A tymczasem trzymajka się. Do zobaczyska. Do następnego jakiegoś do następnej jakiejś czadowej przejażdżki. Gdzie będę jechał, do tego nie wiem. I kiedy to też nie wiem. A to by było na tyle, no to tego też nie wiem, a tymczasem to by było na tyle, no to trzymajka się, do zobaczyska, hej! Aj, komar mnie użarł. O. Trzeba jednak te nogi już od razu mieć w powietrzu, żeby balansować moplika. O, tu mnie pociągnęło, no, bo nie miałem nóg w powietrzu, a teraz spoko. Widzicie? I wtedy tam musiałem zamoczyć nogę, bo mnie wciągnęło. A teraz miałem nogi w powietrzu i spoko przejechałem. Technika moplika. Moplik się trochę ślizga, bo ma takie opony. Spoko teren przejechany, nie było strasznie.